Zwłoki w stanie zaawansowanego rozkładu znalazł przypadkowy spacerowicz w stawie Moczury w Knurowie. Do tragicznego odkrycia doszło w poniedziałek około godziny 13. Na miejscu działali funkcjonariusze policji i prokurator. Wszystko wskazuje, że znajdowały się w wodzie od, można powiedzieć, kilku miesięcy. Teraz w wyniku tych roztopów, tam wcześniej była pokrywa lodowa, te zwłoki zostały w jakiś sposób tam uwydatnione i ujawnione przez tego świadka, przechodnia. Decyzją prokuratora zabezpieczono to ciało w prosektorium i będzie poddane ono sekcji zwłok. Policja prowadzi czynności identyfikacyjne. Tutaj mamy typowanie co do osoby, aczkolwiek tutaj na razie jakichś wyników nie mogę podać. To wszystko będzie ostatecznie załatwione po badaniach DNA. Ich termin ustali prokuratura rejonowa Gliwice Zachód, która prowadzi śledztwo w tej sprawie. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci nieustalonej jeszcze osoby. Na chwilę obecną, ze względu na dobro śledztwa, na wstępny etap tego postępowania nie mogę udzielać żadnych bliższych informacji o szczegółach sprawy. Czy na tę chwilę znamy prawdopodobny termin przeprowadzenia sekcji zwłok? Sekcja zwłok jeszcze jest ustalana, bo termin musi być dostosowany do biegłego, który będzie wykonywał ją na terenie Zakładu Medycyny Sądowej w Katowicach. Na tę chwilę wiadomo jedynie, że znalezione ciało należało do mężczyzny.